Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale z GeoGuessera. Nagrywam to bardzo późno, jest klimatyczna kamerka. A to dlatego jest klimatyczna, że po pierwsze trochę gorzej się czuję, więc jak jest ciemnie, to dla mnie lepiej. A po drugie jest późno i ten film powinien już być nagrany wcześniej. GeoGuesserek, daily, rozgrzanie, w sumie dopalenie mózgu do końca po dzisiejszych zdalnych, jakie miałem i... Nie pytajcie o rankedy w GeoGuesserze, jakby ja no psycha ostatnio, naprawdę. Naprawdę ostatnio jestem no psycha, jeśli chodzi o to. Mamy jakieś niebieskie blachy w ogóle? Czekaj, gdzie ja jestem? Co, jak wy wyglądacie? Halo ludzie. Dziwni ci ludzie, nie? Ej, bez kij, to jest Guatemala? Nie, tak by wychodziło, nie? Bo to jest hiszpański. No oczywiście to jest hiszpański. Albo portugalski, no bardzo. Nie potrafię ich rozróżnić, także dzięki. Nie no. Amerykański styl samochodów. Szyny. Czy ja chcę coś bardziej celować, czy po prostu kliknąć Guatemalkę? Chyba Guatemalkę, chociaż za krótki odcinek wtedy będzie. Wiem, gdzie jestem, w miarę prosta lokacja się trafiła. Może coś, co my tu mamy? Maxime. Mejor lugar, familia. Średnio. Mam nadzieję, że źle nic nie przeczytałem. Przynajmniej miernie, ale nie źle. Hotel Boca Costa. Salon gratis. No nie jest najciekawiej względem lokalizacyjnym, jeśli chodzi o odgadywanie miejsca bądź rejonu. San Felipe. I to już jest informacja. Oj, ta Guatemala trochę duża jednak jest. Jaka jest szansa, że kliknę w Guatemalę, po prostu to będę najbliżej. Poza tym, że dość duża. Santa Cruz, San Felipe. Nie tych Santa Cruzów jest w jednej Guatemali. Będziesz tu mi się rzuci w oczy? San Felipe, no nie widać no. Ale taki bardziej ląd, nie? To co, klikałeś środeczek i tyle, nie? No i to pod myszką mogłem, ale to malutkie jest San Felipe. No niewidoczne z tej perspektywy. Jakby było na te Quetzal, jakby to było gdzieś, no to by może łatwiej było mi namierzyć. Oj no, wtedy bym przybliżył tutaj, mógł... Dobrze. San Sebastian? No, San Sebastian. To była pierwsza mapa, 4600 punktów, przyjmuję. No i w Rosji wyląduje. No Rosję to ja mam ochotę skipować od razu, no. Granie Rosji to jest takie niewdzięczne zadanie. Dobrze, zobaczmy, po której stronie masz kierownicę w tym aucie. Po lewej. Czy E to jest... Nie, gdzie? Czy prawidłowa strona kierownicy to tyle dobrze, mogące mi odrzucić po prostu tą bezpośrednio skrajną wschodnią część. Skrzyżowanko. Ludzie? O? Tutaj w Rosji? Coś tutaj musiał przyjechać. Skądś wyjeżdżamy? O kurde. No. Solicka. Auto. I lewa strona kierownicy. No to zaraz trzeba będzie tak zwanego Guesa zrobić. Znowu prawidłowa strona kierownicy. Patraczek? Ej, patrz na niego! Nie, to nie jest koreański. Chiński? Irkus, klikam. Yo! Yo! Ej, jak na Rosję to dobrze, w sensie... Chciałem klikać w ogóle gdzieś w tych okolicach, to bym był jeszcze dalej. Ej, chińskie znaczki? Pisma w sensie? Zaczynamy od ruchu lewostronnego. Okej, dzień dobry. O, angielski. Angielski i chiński. Ciemkawe. Ciemkawe, gdzie możemy być. Do not cross here. Lewostronny ruch jeszcze, no ciekawe. Jakie duże... Duże miasto, państwo. Może to być. Muszę dobre punkty zgarnąć, bo ostatnio się wysypałem. To jest tylko... Kasam Beach, Lido Beach, Van Beach, okej, okay, plaże. Mam ochotę się upewnić do tego Singapuru. Chciałem mieć pewne wątpliwości, nie, no ale są tyle angielskiego, ale Hongkong, ej, nie wygląda... Nie brzmi głupio, nie? Tam jest chyba prawostronny ruch, nie? No patrz, jednak jest Hongkong. No patrz. Wiecie, jak dawno nie używałem map? Jest Hongkong. Jednak Hongkong, dobra. Dużo angielskiego strasznie było. Tak to sporo, sporo. Ale czy ja znajdę plażę? O, no ten autobus wygląda o wiele bardziej hongkongsko. Sun Wan. Sun Wan?
Van. Zostaje Van. Może tu. Dźwięk wody mam na lądzie. O, pa, tu jest ta plaża. No nic. Duży jest w ogóle. No, duże to. No dobra, 4900. Okej! Okay. Nie jest źle. Niedzielne granie w grę. Ty pokazałeś do Google Mapsa? Kolega chyba nie jest zadowolony. Google Mapsa. Gdzie w ganie tacy niegrzeczni ludzie mogą być? Ja myślę, że tacy niegrzeczni to będą bliżej morza. W Senegalu tacy niegrzeczni ludzie. Bardzo niemiło z jego strony taki geścik. I dostajemy polną... chyba wyfadzoną grunt drogę, a może nie polną. Ale za dupice. Sugerowane 50 na godzinę. No. Jak to pisałeś? Sugerida. Są góry z przodu. Okej, okay, Ameryka Łacińska. Albo Ameryka Południowa. Albo spójrz na słońce, żeby się dowiedzieć, że na pewno jesteś na południu. Jaki vibe'ik. A piaszczysta droga to Argentyna może? Gdzieś tam, w sensie, taka mała południowa Argentyna. Nie brzmi to głupio, nie? Mi się wydaje. Argentyna otaka tutaj gdzieś coś. Mendoza. Ja coś więcej to wywnioskuję? Nie mogę się napatrzeć na cudowne widoki. A jeżeli wy chcecie mieć cudowne widoki, nie wiem, na przykład na komputery, to zapraszam na serwer Discord, na którym w dniu dzisiejszym w ogóle, w dniu dzisiejszym, na przerwie, między zdalnymi oczywiście, uruchomiłem sekcję, a może nawet bym powiedział, bo takie chyba tam jest forum, to się nazywa? Nie wiem, taki dział, gdzie można o komputerach pogadać, popisać, pochwalić się jednostką, bądź ogólnie powymieniać jakieś ciekawe informacje dotyczące promocji. Także zachęcam do zobaczenia, co tam się wydziało i co. I będę chyba kończył, bo czy ja coś więcej skraftuję sensownego? Chyba nie. Chyba nie. Było jeszcze bardziej południowe i w dodatku Chile. Rezultat 15 tysięcy punktów. Czy to forma mutant? No nie. Niewychowani ludzie w Senegalu zaskoczyli. Rosja bardzo blisko trafiona, jeśli chodzi ogólnie o całą wielkość Rosji. No i tutaj Ameryka Południowa, ryzyko połyszczenia się w dół, jeszcze bardziej w dół powinienem się wypozycjonować. Dziękuję za oglądanie tego filmu, trzymajcie się i na razie, hej pa, cześć!